Boże, ależ tu śmiertelnie nudno. Jak w rodzinnym grobie. Co jest w telewizji? Sprawdzę w necie. Teraz leci 1 z 10, czyli ranking zakładów pogrzebowych. Później będzie dokument Wyprawa nad Morze Martwe. Po nim teleturniej muzyczny Jaka to rapsodia. A potem Wieczorynka, przygody misia prosektora. No i film fabularny, opowieści skrypty, odcinek 120, w którym Bridget będzie się skarżyć na postępujący rozkład pożycia w jej rodzinnym grobowcu. Ja pieprzę! To prawie tak jak u nas! Pomyłka! Przeczytałem program na jutro! A dzisiaj... teraz są audycje wyborcze! Od biedy może być! Wojtas, zapal telewizor! A gdzie pilot? No proszę cię uprzejmie! O święta Tereso, znów gadające głowy polityków. Jak to przed wyborami? Ja tam będę głosowała na ojca dyrektora. No co ty, Beata, głupia się robisz? Ja pieprzę. Znów chcesz głosować na PiS? Gdzie jest kubel? Beata, daj spokój z tym PiSem. Oni są antyeuropejscy. Uważam, że to nieprawda. Powiedziałaś, uważam, że przez RZ. Wszyscy słyszeli. To nieprawda, że PiS jest antyeuropejski. Oni bardzo chętnie jeżdżą po Europie. Myślicie, że uda im się rozszerzyć swoje horyzonty? Raczej przekonają innych, by zawęzili swoje. I tak będę na nich głosować. Zwariowałaś? Jak wygrają wybory, to na naszym cmentarzu będzie nie do wytrzymania. Od rana do wieczora modlitwy, nabożeństwa, defilady, rocznice, składanie wieńców. My tutaj dostaniemy pierdolca. A ja tam lubię takie imprezy. Można poznać kogoś ciekawego. I ci mężczyźni. Każdy z kwiatami. Ostryga, coś ci powiem. Nie nazywaj mnie Ostryga! Wszyscy cię tak nazywają. Nie cierpię tej ksywki. Spadaj na drzewo, kretynko. Nie nazywaj mnie kretynką. A tak w ogóle to lepiej byś się wyleczyła z tego homoseksualizmu. Jest tylu księży, którzy stosują cudowne terapie. Pojechałabyś na pielgrzymkę autokarową w tej intencji. A odwal się od mojej orientacji seksualnej, Franco jedna. Homofobko. Pisówko. Lampucero. Tfu, sama się lecz. Na tych pielgrzymkach autokarowych tak wizytorzy sprzedają garnki i koce elektryczne. Co sprzedają? Młynki modlitewne z prytkownicą i sokowirówką. O święty Patryku, głodna jestem. Beata, za 10 minut zaczyna się twoja ulubiona telenowela. Rzeczywiście, ale nie oglądałam poprzedniego odcinka. Co w nim było? Ja wiem. W poprzednim odcinku ciotka Barbara, wracając z porannej mszy za ojczyznę, spotkała Tadeusza, który szedł palić znicze pod pomnikiem ofiar. Postanowiła do niego dołączyć. Kupiła wieniec, ale w ostatniej chwili oboje zmienili plany i dołączyli do przechodzącej pielgrzymki, która szła w intencji intronizacji ojca dyrektora na cesarza Polski. Nie mogę się doczekać, co będzie dalej. Pewnie nocne czuwanie. A mnie się podoba ta nowa moda. Takie chodzenie od grobu do grobu. To takie wzruszające. Spłakać się można. No lepsze niż przeminęło z wiadrem. A ilu ciekawych ludzi można spotkać? Na tym naszym cmentarzu to się pochlastać można. Nuda i beznadzieja. To dlatego, że połowa Polaków nie potrafi odróżnić nagrobka od pomnika. O, to ten piękny chłopiec z Platformy Obywatelskiej. Będę na niego głosowała. Uważam, że każdy gej głosuje na Platformę. Znów powiedziałaś, uważam, że przez RZ. Wszyscy słyszeli. Ja nie jestem zwykłym gejem. Jestem drag queen i jestem z tego dumna. A ty, dewotko, odwal się ode mnie. Będę głosowała na Platformę, to już postanowione. Ja pieprzę. Ostryga, zwariowałaś? Nie nazywaj mnie Ostryga. Mam pseudonim artystyczny. Tuberosa Flores. I tylko tak proszę się do mnie zwracać. A tak w ogóle to co ty chcesz od Platformy? Nie chcą związków partnerskich. Jak kiedyś poznasz faceta swojego życia, to nie będziesz mogła dzielić z nim grobu. Platforma za bardzo śmierdzi kadzidłem.
Żygać mi się chce. Platforma jest do niczego, bo chce budować elektrownie atomowe. I zamiast naszego przyzwoitego krematorium na ekogroszek będziemy mieli piec opalany uranem. Horror! O Maryjo, Kyri Skłodowska. Jak taka elektrownia pierdzielnie, to będziemy mieć polski Czarnobyl i Fukushimę w jednym. Tak myślisz? Ach, ileż będzie można pięknych pogrzebów wyprawić. Ile nabożeństw, przemówień. Świnio, i to się nazywa dialog społeczny? Nawet jak walnie taki atom, to nic takiego. Wreszcie będę się świeciła w dzień i w noc. Jaka to oszczędność na brokacie. O, to są skutki Czarnobyla. Zmutowany osioł. To osioł? Wojtas, głupi się robisz? To nie są skutki Czarnobyla. To GMO, czyli genetycznie modyfikowany osioł. Wkrótce będzie ich pełno, bo Platforma i PSL chcą wprowadzić do Polski żywność modyfikowaną. Czeka nas niebezpieczna rewolucja w rolnictwie. Naukowcy pokrzyżują gatunki i... Ej, drzewo! Dzwoni artystka Rajkowska i prosi, byś nie parodiowało jej palmy. Kto to ta Rajkowska? Ale ty ciemna jesteś! To ta, która postawiła plastikową palmę w Warszawie. Powiedz artystce, że to wyjątkowo złośliwe drzewo, które nie liczy się z nikim. Przerwało połączenie. A słyszeliście, że jakiś ksiądz chciał palmę Rajkowskiej zamienić na całoroczną palmę wielkanocną? Co w tym dziwnego? W końcu to katolicki cmentarz, no nie? Kiedyś jadłem pomidory GMO. Były obrzydliwe. Ty się przebadaj, czy raka nie masz od tego GMO. Ja pieprzę. Strasznie zaraczony ten cmentarz. Bo to cmentarz dla palących. Cud inżynierii genetycznej. Osioł żywi się kukurydzą, która rośnie mu na grzbiecie. Perpetuum mobile. Dobrze, że pojechała ta krzyżówka genetyczna. Bałam się jej. Ech, ależ bym się chciała dzisiaj z kimś skrzyżować. Ty już jesteś nieźle pokrzyżowana. Ni to chłop, ni to baba. Specjalistka od krzyżowania się odezwała. Ty pilnuj klęcznika, ty lampucero. Wyjadę z tego cmentarza. Zamieszkam gdzie indziej. Kupiłem wczoraj przewodnik po europejskich nekropoliach. Może Père Lachaise? Wojtas, nie zostawiaj mnie! Możecie wyjechać we dwójkę. Takich jak wy nie potrzebujemy. Im was mniej, tym lepiej. Ty przyjaciółka jesteś? Ty Franca jesteś, nie przyjaciółka, ty biseksualistko! Lubię PiS. Oni są prorodzinni. Wszyscy są prorodzinni! Dość mam tej propagandy heteroseksualnej! Jeść mi się chce, ale skończyły mi się kanapki. Nie masz czegoś konkretnego? O, frytki. To jest to. Śmieciowa żywność. Puste kalorie. Spójrzcie w telewizor. Ja pieprzę. Co tak mija? To Kluzik Rostkowska. A ona teraz w jakiej partii? W Platformie. To nie jest wcale takie pewne. No co ty, Warszo, głupi się robisz? Zgodnie z zasadą nieoznaczoności Heisenberga, obiekt taki jak Kluzik Rostkowska może przebywać w co najmniej dwóch miejscach jednocześnie. O święty Hyzopie! Co to było? Widzieliście? Nie zauważyłem. Próbowałem się zżygać. Nic nie widziałam. No przeleciało z prawa na lewo. To palikot. A teraz pewnie z lewego przeleci jeszcze bardziej na lewo. Spójrzcie, palikot zajął prawie cały lewy róg cmentarza. I popędził stamtąd Arłukowicza. Arłukowicz na własną prośbę się stamtąd popędził. A gdzie jest teraz Arłukowicz? W pisie. Pi. Wojtas, ty się nie wyrażaj. Przecież mnie wypikali. A kto podpalił tego palikota? Pewnie jakiś ksiądz. Oni zawsze lubili widowiska w stylu światło i dźwięk. Ty, drzewo, nie obrażaj moich uczuć religijnych.
wszystko słyszałam. Ostryga ma rację. Palikota mógł podpalić księżula. Nie nazywaj mnie Ostryga! Co ty gadasz? Jaki ksiądz może podpalać koty? Nie chodzi o koty, tylko o tych, co myślą inaczej. Beata, zerknij do internetu. O, tu jest ksiądz Trytek, który powiedział, że dawniej paliło się gejów na stosach i warto wrócić do tych praktyk. A jak gejów, to i palikota, bo on miał kiedyś taką koszulkę z napisem Jestem gejem. Nie mów mi o księdzu Trytku, bo się pożygam. Dobry pomysł. Co ty tyle żygasz? O rany, napieralski. Uważam, że on jest nudny. Znów powiedziałaś, uważam, że przez RZ. Nie jestem przeciwnikiem prywatyzacji, Boże broń. Co do podwyższenia podatków, to niech ręka boska broni. A tak w ogóle to państwo powinno być świeckie, jak Pan Bóg przykazał. Co on taki rozmodlony? A jaki ma być? Przecież to cmentarz katolicki, no nie? Przystojny ten Grzesio napieralski. Spróbuję go poderwać. No co ty? Przecież on lubi kobiety. No co ty, Wojta, z głupi się robisz? On lubi kobiety, a na jedynkach list wyborczych to kobiet prawie nie ma. Za to facetów pełno! Farszo, co się tam dzieje? To polscy zieloni usiłują się przebić ze swoim programem, ale ich nie dopuszczają. Zieloni, zieloni! Ojciec dyrektor też jest ekologiem. Wykorzystuje źródła termalne. To prawda! Wykorzystuje lepiej niż inni. Zaraz będzie orędzie prezydenta. Znów mi niedobrze. Wojtas, nawet o tym nie myśl. Weź lekarstwo. Bo jak się teraz zżygasz, to pan prezydent pomyśli, że to jakaś aluzja i wszyscy będziemy mieli kłopoty. I o 6 rano zjawi się na naszym cmentarzu ABW. A jak oni tu wejdą? Przecież my mieszkamy na cmentarzu internetowym. To odpalą komputer o 6 rano i nas skasują z twardego dysku. I w ogóle z całego internetu wylecimy. Skasują nas na amen? Nie damy się. Wykupimy sobie amerykański serwer i będą mogli nam skoczyć. Ty, Wojtas, gadasz jak prawdziwy facet. No dobra, spadam stąd. Zafunduję sobie coś na poprawę humoru. Muszę się nakręcić przed kolejnym odcinkiem. Idę do coffin shopu. Jak wyszło? Moim zdaniem powinniśmy prowadzić bardziej intelektualne rozmowy. A ja uważam, że jesteście za bardzo antyklerykalni. Te wybory to nudny temat. I co? Robimy kolejne odcinki? Ciągnijmy to. Oj tak, Wojtas, ciągnijmy. Ostryga, zachowuj się, nie łap mnie za tyłek. Przecież wiesz, że jestem heteroseksualny. No mnie to nie przeszkadza. Czy wy nie za dużo o tym seksie?